Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnej premierze na kanale, już chyba trzeciej z rzędu, a zostało mi jeszcze 3 albo 4 premierki do końca, no ale cóż, trzeba nadrobić. Dzisiaj mamy oczywiście zdrabkę lotto, przypływ kasy, mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, mamy też oczywiście mój kamień, na szczęście, mam nadzieję, że dzisiaj też mi pomoże troszkę wygrać, chociaż piątaczka na pocieszenie. No i tak, no i możemy zacząć się drapać, przejść do tych zdrapeczek. Tutaj oczywiście mamy wygrywające moje liczby, 4 sztuki. No i mamy też możliwość znalezienia takiej muszelki ładnej. I wtedy wygrywamy przypisaną kwotę do tej muszelki od razu. Tabela wygranych, 200 tysięcy, poziom pierwszy, 5 tysięcy drugi i wiele, wiele innych ciekawych kwot. Co ciekawe w tej zdrabce to jest to, że jak się tak paluszkiem przejedzie, to się czuje taki piach, taki szorstki piasek pod palcem. Mega fajny pomysł, super. Ogólnie ta zdrabka już tak trochę nie na czasie, bo tą zdrabkę wydaje mi się, że powinni wydać, lotto powinno wydać ją na latem, a nie jesienią. Ale ale to nie przeszkadza oczywiście, fajny, fajny bajer. Ten piasek tutaj, czegoś takiego jeszcze na zlepkach nie widziałem. Super, no dobra, pogadaliśmy, możemy przejść do drapanka. Co ciekawe, mam dzisiaj zdrapki od numeru pierwszego chyba, czy nie? Nie, prawie, gdzieś tu się mi jedna chyba zagubiła jeszcze. Ja w ogóle tych zlepków mam tutaj dużo, dużo jeszcze. Poczekajcie, nie, chyba numeru pierwszego nie mam, mam zdrapkę, poczekajcie. No od tak, od numeru drugiego. Pierwsza gdzieś się zagubiła. Numer drugi, numer trzeci, czwarty, piąty i szósty, czyli po kolei. I zaczniemy sobie od tej, od numeru dwa. Tutaj kamyczek na szczęście i możemy zaczynać. No dobra. No to drapiemy. Mamy 6. 33, 18 i 31. Moje szczęśliwe 4 liczby. 8. 8. Mamy trójeczkę. Czwóreczka. 35 i 28. Dobra. I rządek numer 2. 19 obok. 30 też obok, było 31. Mega bliziutko. Ale niestety, ale nie, to jest 34. Myślę, że 31. Też obok. 17 obok i ostatnia 23. No niestety, pusto. B, O i gdzieś tam jest jeszcze G. 3 literki inne. Pierwszy przypływ kasy niestety okazał się nietrafiony. Dobra. 4 kolejne liczby, znaczy kolejna zdrabka. 4 kolejne szczęśliwe liczby to 8, 26, 19 i 30. 28. 31 obok, 27, siódemeczka bliziutko i 1. 21, nietrafione, aj. 24, trójeczka i jeszcze 2. 29 i ostatnia liczba to 6, też pudło. Druga zdrabka, przypływ kasy, pusta. Mamy jeszcze 3. 3. No to szukamy. 13, 17, 16 i 4. Którąś z tych liczb musimy znaleźć. No zobaczymy, czy coś tu nam się uda wykopać w tym piasku. 19,
21, 22, 34 i 18. Pierwszy rządek liczb niestety nietrafiony. Ja się pytam, gdzie są moje muszelki? 8, 2 i jeszcze 3 liczby. 12, bliziutko. 23, też pudło. I ostatnia, 14, też pudło obok. Trzecia zdrabka, przepływ kasy. Pusta. Ok, mamy jeszcze dwie. Numer 4 i numer 3. 11, pudło. Pudło, jakie pudło? O nie, jeszcze nie odkryłem moich tych, a ja już pudło, dobra. Zaprogramowałem się. To było dobre. 11, pudło. 11, 29, 18 i 19. Oh my god. Dobra, szukamy. 35, o, teraz mogę powiedzieć pudło. 12, pudło obok. 22, 31 i 9, pudło. No dobra, pięterko niżej. 17 obok, 21, 24, 28 obok i ostatnia, uwaga, uwaga, 30 też obok. I teraz mogę powiedzieć, że pudło. Zdrabka, pudło. I ostatnia sztuka dzisiaj. Ostatnia sztuka, także, że trzymajcie mocno kciuki. 26, 29, tutaj będzie muszelka, tu musi być muszelka. 26, 29, 17 i 33. Jakby to było, gdyby na premierze nie trafić muszelki, symbolu? No źle, no to tutaj musi być ta muszelka. Jak to będzie wyglądało? 6, nie no, zobaczymy. 30 obok, dziewiąteczka. 25 obok, 24, 28 obok, 32 obok, nie, 19, jeszcze dwie, zbliżamy się do końca, 11 i ostatnia liczba to 4, no niestety dzisiejsza premierka lipa, powiem wam, że no co, dzisiaj mamy odpływ kasy, nie przypływ. Po drugie muszę iść naładować mój kamień szczęścia, bo chyba się wyładował. I wrócimy tutaj z naładowanym kamieniem i będzie, mi się wydaje, mam taką nadzieję, że będzie lepiej w przyszłych drapingach. No dzisiaj się nie udało, czasami tak bywa. Także mam jeszcze tych zdrapek kilka, także jeszcze damy jej na pewno szansę. Na dzisiaj już wam dziękuję. No i czekam na łapki w górę i komentarze. Trzymajcie się, heja!